Rozpoczęło się spotkanie pomiędzy SVX FTM DD Bydgoszcz nad drużyną Silik Engelni Unipartner. Jest spotkanie numer 8 rozgrywane w dniu dzisiejszym. Zsylana niebieską na biało-pomarańczowo drużyna z Bydgoszczy. Ja szybciutko przedstawię Państwu składy zespołów, skład drużyny Syli Kręgielni oraz drużyny z Bydgoszczy. Drużyna z Bydgoszczy 4 to Adam Wiśniewski. No trochę jednak za dużo, mam tutaj zawodników wpisanych, może jeszcze dojadą. 7 Grzegorz Trzaskowski, 8 Maciej Chełminiak, 11 Kamil Graczyk, 14 Dawid Paczkowski, 17 Adrian Popławski, 18 Arek Nowicki, 31 Mateusz Miedziński, 81 Szymon Kmiecik, 84 przepraszam, Szymon Kmiecik, on w bramce. Syla Kręgielnia to Damian Sulowski z trójką, z piątką, Andrzej Gładek z szóstką, Sylwester Jarantowicz z siódemką, Mateusz Ligmanowski z ósemką, Daniel Grzywaczewski 10, Sebastian Grejski 11, Piotr Żurek 12, a w bramce Marcin Bogucki. Faworytem tego spotkania wydaje się być drużyna z Bydgoszczy, ale Syla walczy tutaj o to, aby nie stracić tego sezonu tak naprawdę i jest to dla nich no, bardzo istotny mecz. No, będą robić tutaj na pewno wszystko, aby zmazać tą plamę z początku sezonu zawodnicy Syli. Już pojawił się także szef Kręgielni Klaudiusz Sikorski. On będzie także obserwował poczynania swoich zawodników. Rozpoczął już ten atak Syli, no i dobry strzał, pierwszy dobry strzał w dzisiejszym spotkaniu, a strzelał z numerem 12 Piotr Żurek. Żurek, zawodnik, który także grał w trzeciej lidze w barwach ekipy ze Świecia, ale tak samo Grzywaczewski, tak samo Grejewski kiedyś, także we Wnieświecie, później w starcie w Arlubie. Więc są to zawodnicy niezwykle doświadczeni. Czy jednak uda im się tutaj osiągnąć dobry wynik? Zobaczymy. Teraz jest kolejna okazja, no i po raz drugi próbował Piotr Żurek. Po raz drugi minimalnie niecelnie. Próbuję już po raz kolejny drużyna z Bydgoszczy. Okazja Bogucki. Dobra interwencja Boguckiego, próbował Adrian Popławski z numerem 17. Już są zawodnicy, pojawił się także Trzaskowski, no oni się trochę spóźnili. Widzę tutaj trzech zawodników, których się trochę spóźniło. I oni pewnie za chwilę dołączą do drużyny
z Bydgoszczy. Pięć minut. Za nami. Kolejny dobry strzał. Próbował z numerem 10. Daniel Grzywaczewski. Teraz Grajewski z lewa noga z dystansu. Próbuje. Oj, spokojnie, drużyna z Bydgoszczy. Szuka tutaj swojego miejsca, aby zaatakować. No i aby tutaj cokolwiek ugrać. Ciągle 0-0. Kolejna próba ekipy z Bydgoszczy. Teraz przejmuje piłkę Sebastian Grajewski. Grajewski ruszył do przodu, strzał zablokowany. Wycofanie futbolówki do tyłu. Kolejny strzał z dystansu, będzie rzut rożny. Rusza Kamil Graczyk. Podanie na prawą stronę. Bardzo dobry strzał. Ale także jeszcze lepsza interwencja Boguckiego. Strzelał Mateusz Miedziński. No a teraz ten strzał bardzo niecelny. Siedem minut. 30 sekund pierwszej połowy za nami. No i pojawiają się już kolejni gracze. Rodeł, Rogol, MDD Bydgoszcz, to Maciej Chełminiak. Oni się tutaj no spóźnili. Jest Grzegorz Trzaskowski z siódemką. A także ostatni zawodnik z numerem 9, którego nie mam tutaj w swoich składach. Za chwilę poprosimy oczywiście o informację. Tymczasem Grajewski nie był faulowany. Ależ dużo nie brakowało. Byłoby tam tutaj uderzenie samobójcze. Potrzebuje chwili przerwy Bogucki. Otrzymał no mocny cios w twarz. Kiedy tutaj kolejna okazja, tym razem Marek Nowicki, on próbował wykorzystać tą sytuację. No i już szybciutko akcja z drugiej strony, no i kolejna dobra interwencja Szymona Kmiecika. Tak jak mówiłem, proszę mi wybaczyć oczywiście mój głos. Dla mnie jest to 8 mecz stałek z ligi w dniu dzisiejszym. 10 już w tym weekendzie. Wczoraj 2 mecze, dzisiaj 8 mecz, no i jeszcze jeden mecz nas czeka. Jeszcze szybciutko podam Państwu plan transmisji za tydzień, ponieważ jutro transmisji nie ma. To już możemy Państwu potwierdzić, że w dniu jutrzejszym nic nie pokazujemy.
pokazujemy dwa mecze piątkowe. Pierwszy mecz jeszcze nie jest znany o godzinie 20.10, później o 20.55 WSD Twoja Szkoła kontra LB. No i w sobotę pokazujemy pojedynki Eurodruptowy Szpital, Bezimienni Chełmno, Ultimate Team Bydgoszcz i Eurodrup Toruń, klub podróżnika i Karierzewo. Eurodrup będzie miał dwa mecze jednego dnia i te dwa spotkania oczywiście Państwu pokażemy w niedzielę pierwszego. Nie będzie transmisji, ale teraz mamy bramkę. Ojej, tam jeszcze faul. Bramkę strzela Nowicki. Arkadiusz Nowicki, pierwsza bramka dla drużyny z Bydgoszczy. Asystował Kamil Graczyk. 10 minut potrzebowali zawodnicy z Bydgoszczy, aby przebić się do bramki Syli. Spoglądam jeszcze oczywiście na terminarz. Tak jest w niedzielę pierwszego. Nic nie pokazujemy. Mamy chwilę przerwy w grze. Więc zapraszamy Państwa w piątek i sobotę na kolejne 5 spotkań z Talex Ligi. Teraz aj, nie zrozumieli się Trzaskowski z Dawidem Paczkowskim. Teraz Paczkowski otrzymał futbolówkę od Nowickiego, ale nie wykorzystał tego. Mamy rzut rożny. Piłka na drugą stronę. Nowicki, Paczkowski. Podanie, gol! Adam Wiśniewski. Adam Wiśniewski strzelcem drugiej bramki dla drużyny z Bydgoszczy. Kolejna okazja. Wiśniewski podłączał się do tej akcji. Nowicki nie doczekał się jednak na tą piłkę. Podobnie Adam Wiśniewski z prawej strony. Nowicki. Nowicki tak wstrzelił tą piłkę w kierunku Wiśniewskiego. Wiśniewski jednak tego nie wykorzystał. Niedokładne podanie do Grzywaczewskiego. Trzaskowski. Paczkowski. Wiśniewski. Niedokładnie zagrana ta piłka. Kolejna próba, Trzaskowski. Trzaskowski, dobrze, teraz Bogucki. No i za chwilę Oan Zasmaku. Kontra Coco Studio. Ten mecz. No zobaczymy, o której się jeszcze rozpocznie. Myślę, że w okolicach godziny 20.25, jeżeli nie będzie tutaj oczywiście żadnych nieprzewidzianych sytuacji, więc dogrywki, ewentualnie rzutów karnych, no to około godziny 20.25, 21.25, ten ostatni mecz się rozpocznie. Jest strzał Trzaskowskiego.
przejmuje Syla Kęgielnia Unipartner. Ale naciskani na całej szerokości boiska zawodnicy Syli. Teraz rozpocznie Damian Sulowski. Ligmanowski stracił futbolówkę. Ale tylko na chwilę drużyna Syli. Chociaż jest teraz przejęcie. Teraz będzie groźna sytuacja. Strzelał z numerem 14. Dawid Paczkowski. Już szybka akcja. Pięć minut do końca pierwszej połowy. Trzaskowski. Nowicki ponownie. Trzaskowski. Czekał na podanie Paczkowski, się nie doczekał. Pojawili się także na placu Maciej Chełminiak. Teraz Trzaskowski. Chełminiak. Wycofanie do tyłu, Szymon Kmiecik. Strata piłki, no i to mogło zakończyć się bramką, ale Mateusz Ligmanowski niecelnie. Ależ bramka! Maciej Chełminiak. Trzecia bramka dla drużyny z Bydgoszczy, a zobaczmy jak do tego doszło. Tutaj otrzymał piłkę Chełminiak, huknął, przepiękna bramka. Wróćmy jednak do meczu. Teraz jest okazja dla Syli, ale niedokładnie zagrana ta piłka. Syla jest no wyraźnie słabsza jednak od swoich rywali. Rodę, opanowanie i doświadczenie w rozgrywkach halowych, także z silnej ligi halowej w Bydgoszczy, to przynosi skutek. Teraz dobra interwencja Szymona Kmiecika. Wycofanie tej piłki. To wszystko zagrane do tyłu. Grajewski. Niedokładnie do Grzywaczyńskiego. Szukają możliwości do zagrania tej piłki. Nie mają takiej możliwości do zagrania dokładnej piłki w pole bramkowe teraz zawodnicy Syli. Szybkie przejęcie Rode, no ale już, przepraszam, drużynę SPX, FT, MDD Bydgoszczy, jednak to zostaje oczywiście, to przyzwyczajenie z poprzedniego sezonu. Pierwszy raz pokazujemy tą drużynę, przepraszam za te błędy oczywiście sponsorów drużyny z Bydgoszczy. Tak jak mówiłem, no cały poprzedni sezon, pierwszy raz pokazujemy tą drużynę w nowym sezonie. Graczyk stracił piłkę na rzecz Grajewskiego bez faulu. Piłka przez pole bramkowe, no ale z łatwością Kmiecik. Wiśniewski. Piłka do Graczyka. Bogucki nie faulował.
Teraz przejmuje piłkę Graczyk. Piękne podanie. No i broni Bogucki. Ten strzał Arkanowickiego. Mamy aut. Rozpoczęła już drużyna z Bydgoszczy. Minuta do końca pierwszej połowy. Trzaskowski. Odskoczyła teraz piłka Trzaskowskiemu. Piłka opuściła plac gry według sędziego Rasmusa. Grajewski. Dobre wybicie Paczkowskiego. Długa piłka do przodu. Nowicki. Ależ bramka. Adam Wiśniewski. Czwarta bramka dla drużyny z Bydgoszczy. Zobaczmy jeszcze raz, jak do tego doszło. Szybciutko wznowiona ta piłka z pierwszej piłki. Naprawdę również bardzo ładna bramka. Jest strzelona w tym spotkaniu. 4-0. 10 sekund do końca pierwszej połowy. I koniec pierwszej połowy spotkania, do przerwy 4-0. Drużyna z Bydgoszczy prowadzi z syłą. Przed momentem, przed 20 sekundami rozpoczęła się druga połowa spotkania pomiędzy SPX FTMDD Bydgoszcz a Sylą Kęgielnią. No i w tym momencie na tablicy wyników 4-0. Okazja, gol! Ale to będzie kontuzja. I to bardzo poważna może być kontuzja jednego z zawodników z Bydgoszczy. No na szczęście obyło się bez poważniejszego urazu Nowickiego. I to jest piąty gol oczywiście drużyny z Bydgoszczy. 5-0.
No i pewne prowadzenie. No ale pierwszą bramkę również strzela drużyna Syrii. Pierwsza bramka w tym spotkaniu. A jej strzelcem Andrzej Gładek. Asystował Grzegorz Sułkowski. Łapie futbolówkę Bogucki. Rozpoczął już Bogucki. Szybko atak swojego zespołu. Bez faulu. Teraz przyjęta ta piłka, okazja do kontry. No i dobrze Bogucki broni strzał Paczkowskiego. Jeszcze ta piłka utrzymana w boisku, no ale przyjęcie niedokładne. Jest faul. Faulowany Nowicki. Kolejny raz broni klatką piersiową Mogucki. Trzaskowski. Paczkowski. Trzaskowski. Jego strzał zablokowany nogą przez zawodnika z numerem 5. To Damian Sulowski. Gra wznowiona. Okazja, no i jest bramka. Adam Wiśniewski. Numer 4. Szósta bramka. 6-1. Dobrze teraz próbowali zawodnicy z Bydgoszczy. Próbują cały czas zawodnicy w biało-pomarańczowych strojach, ale nic z tego nie wychodzi. Wybija futbolówkę Bogucki.
Gajewski. Próbował sam Sebastian Gajewski, teraz dopiero podłączył się jeden z jego kolegów. Jest okazja dla drużyny z Bydgoszczy, niewykorzystana. Już kolejna próba. Syla Kęgielnia ciągle w ataku. No ale ten strzał bardzo niecelny. Mamy rzut rożny. Piłka odbiera się tam od nogi jednego z zawodników. Teraz od autu. Duży na Syli Kęgielni. Dobrze nogą Bogucki. Przypomnijmy, że po zakończeniu tego meczu jeszcze jedno spotkanie KokoStudio.pl kontra Oaza Smaku. Spoglądam na zegarek. Ten mecz powinien zakończyć się za około 13 minut, a więc około godziny 21:25. Rozpocznie się ostatni mecz. Dogrywki się raczej tutaj nie spodziewamy oczywiście. Jest strzał dobrze wybroniony. Mamy rzut rożny, daleko od bramki Sebastian Grajewski, właśnie do niego zagrana ta piłka. Grajewski faulowany. Ale teraz niedokładnie Grajewski przejmuje piłkę Adam Wiśniewski. Wiśniewski za dalekie zagranie do przodu, niecelne. Jaka decyzja sędziego od autu. Rozpocznie drużyna z Bydgoszczy. Grajewski. Sebastian Grajewski, on próbuje tutaj coś zdziałać. No ale jest tutaj oczywiście osłabiony. Teraz utrzyma się za kostkę Trzaskowski. Wszystko jednak chyba jest ok. No i za chwilę zawodnik już wrócił do gry. Zawodnik z Bydgoszczy. Grajewski. Ponownie próbuje Sebastian Grajewski, nic z tego nie wyszło. Graczyk. Mamy aut dla drużyny z Bydgoszczy. Łapie futbolówkę Bogucki. Do zakończenia jeszcze pozostało 10 minut. 10,5 minuty i ten mecz będzie zakończony. Grajewski, jego strzał zablokowany, piłka dla drużyny z Bydgoszczy.
już rozpoczęli zawodnicy z Bydgoszczy. Syla próbuje tutaj szukać jeszcze jednej bramki. No na razie przegrywa różnicą bramek 5. O zwycięstwo będzie tutaj naprawdę niezwykle ciężko. Teraz długie podanie do przodu. Paczkowski nie utrzymał się z futbolówką. Łapie piłkę Bogucki. Kokostudio.pl za chwilę zadebiutuje w Stalex Lidze w tym sezonie. Później dopiero pod koniec grudnia zobaczymy drużynę z Bydgoszczy, ponieważ tak samo jak Raf Mix, ta drużyna zdecydowała się nie przystępować do rozgrywek eliminacyjnych. Najlepsza czwórka miała taki wybór. Drużyna SPX FT MDD Bydgoszcz i Unisław Team zdecydowała, że jednak będą grać od początku, że będą grać również w eliminacjach. Paczkowski, faul. Faulowany Paczkowski. Mamy rzut wolny. Sędzia pokazuje, gramy na gwizdek. Strzał zablokowany. Osiem minut do końca spotkania. 6-1. Wyraźne prowadzenie drużyny z Bydgoszczy. No i za chwilę przypominamy oczywiście o tym, co jutro bez transmisji, ale za to z programem Stalex Liga po godzinach, który już dla Państwa nagraliśmy wczoraj z drużyną Lachostorgo-Schelmża. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do oglądania jutrzejszego programu, a od poniedziałku do głosowania na bramki weekendu rozgrywek pucharowych. Pokazaliśmy dla Państwa wszystkie spotkania. No, jedno spotkanie jeszcze oczywiście zostanie do rozegrania, a w tym momencie Ziemieniewski ma 30 SMS-ów, 22 Strupowski. A więc tutaj jeszcze nie jest powiedziane, kto wygra głosowanie w tym tygodniu. Niedokładne podanie, trochę na pamięć zagrał Wiśniewski. To było niedokładne. Jaka decyzja sędziego? Piłka dla drużyny Syli. Faulowany był tam jeden zawodnik w niebieskiej koszulce. Nowicki. Aut dla Syli. Teraz rusza Kamil Graczyk. Jest tutaj także Wiśniewski.
Właśnie do niego podawana ta piłka, Wiśniewski, Trzaskowski. No i też trochę na pamięć próbowali zagrać to teraz zawodnicy z Bydgoszczy. Kolejna okazja niewykorzystana, ale teraz piękna bomba. I drużyna z Syrii przegrywa różnicą 4 bramek w tym momencie. A strzelcem bramki Grzywaczewski. Zobaczmy jeszcze raz, jak to było. Grzywaczewski przejął piłkę. Potężnie huknął. Kolejna okazja, Grzywaczewski, Żurek, Grzywaczewski, niedokładna zagrana ta piłka. Drużyna Syli ma jeszcze 3,5 minuty. No i za 3 minuty rozpoczniemy ostatni pojedynek w dniu dzisiejszym, na które oczywiście bardzo Państwa zapraszamy. To jest dobre podanie, no ale nie wykorzystał tego Słukowski. Ale to było naprawdę dobre podanie. Teraz już akcja z drugiej strony. No i to w słupek teraz przestrzelone to. I to bardzo mocny i niecenny strzał przed momentem. Nad bramką. Mamy rozpoczęcie od bramki Boguckiego. Kolejna
okazja. Jeszcze minuta do zakończenia tego spotkania. W tym momencie 6-2. Takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Jeszcze próbuje drużyna Syli. Okazja dobrze broni. Brawa Szymon Kmiecik. A strzelał z ósemką Mateusz Ligmanowski. Oaza smaku już gotowa. 20 sekund do końca tego spotkania. Tak samo gotowi zawodnicy Coco Studio. Kolejny strzał, no i kolejna doskonała interwencja Szymona Kmiecika. 5 sekund. No i po raz kolejny Szymon Kmiecik. To jest koniec tego spotkania. 6-2 takim wynikiem kończy się pojedynek SPX, FT, MDD, Bydgoszcz i Silicon Valley Uni Partner. Za chwilę kolejne spotkanie.